Witam Was w 65. odcinku Na Poboczu, w którym jak co tydzień postaram się podsumować najważniejsze motoryzacyjne wydarzenia ubiegłego tygodnia. Co dzisiaj? Między innymi Rolls-Royce Cullinan, papieskie Lamborghini oraz X-klasa od Brabusa. Czas start! Długo przyszło nam czekać, ale w końcu nowy SUV od Rolls-Royce'a, czyli model Cullinan, ujrzał światło dzienne. Będzie miał zapewne wielu przeciwników, gdyż tak jak przed chwilą powiedziałem, jest to SUV, a nie wszyscy SUVy lubią. Ale ciężko się Rolls-Royce'owi dziwić, że chce dorównać konkurencji i wystawić model konkurencyjny dla m.in. Lamborghini Urusa, czy też Bentley'a Bentaygi. Jak wygląda z zewnątrz? Jak na Rolls-Royce'a przystało, czyli jest duży, kanciasty i ociekający luksusem. Ma ponad 5 metrów długości, waży 2660 kg. Do wnętrza można wejść przez przeciwsobnie otwierane drzwi. No i co tam widzimy? Oczywiście design typowy dla tej niemiecko-brytyjskiej marki oraz materiały najwyższej jakości. I to chyba nie powinno nikogo dziwić. Nie powinno też chyba dziwić nikogo serce tego modelu, czyli silnik V12 o pojemności 6,75 litra i mocy 563 koni mechanicznych. A Wam, jak podoba się Cullinan i czy jest on ładniejszy od jego konkurentów? Pora wspomnieć o kolejnym SUV-ie marki, która jest kojarzona głównie z samochodami sportowymi. Krążą słuchy, że Aston Martin stworzy SUV-a, którego moc będzie sięgać 700 koni mechanicznych. Początkowo miał być to model w pełni elektryczny. Jak twierdzi CEO Aston Martina Andy Palmer, firma ma takie możliwości, jednak póki co skupią się na napędach benzynowych oraz hybrydowych i właśnie hybrydowy ma być ten SUV. Nie mamy jeszcze niestety więcej szczegółów dotyczących tego modelu, ale ta brytyjska marka, czyli Aston Martin, potwierdziła, że nowa Lagonda będzie SUV-em i pojawi się na rynku w 2021 roku. Nie wiem, czy to jest dobra wiadomość, zobaczymy. Pamiętacie Lamborghini Huracan, przygotowane specjalnie dla papieża, o którym mówiłem kilka odcinków temu? Samochód został zlicytowany za 715 tysięcy euro i cały zysk z tej licytacji został przekazany na różne fundacje charytatywne. Naprawdę bardzo szczytny cel. Brabus wziął się za chyba najmniej potrzebny w całej gamie Mercedesa model, czyli za klasę X. Co uległo zmianie? Moc silnika w wersji X250D wzrosła o 20 koni mechanicznych, delikatnie przemodelowano zderzaki, a także dano rząd świateł LED-owych nad przednią szybą, trochę w stylu Jurassic Park. Zmiany są naprawdę kosmetyczne, a cały projekt nie powala na kolana. Jaki jest Wasz ulubiony model, który przeszedł przez ręce Brabusa? Piszcie w komentarzach. Na dziś to było na tyle. Ja dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do oglądania innych odcinków na naszym kanale, do subskrybowania, do klikania w dzwoneczek i do zobaczenia za tydzień. Cześć!